Dzieci mieszkającego pod Warszawą Wasyla Seneszyna nie miały ochoty na zabawę przed kamerą. Jednak ich tata był zadowolony z naszego spotkania, ponieważ dopiero od nas dowiedział się, że będzie mógł się ubiegać o pieniądze z programu 500+. Słyszałem to w telewizji, bo to było tak głośno mówią o tym, ale nigdy nie mogłem pomyśleć, że to dotyczy jakoś rodzin z Ukrainy, w szczególności jako nas, czy tam obcokrajowców. Pierwszy raz właśnie od pana dowiedziałem się, że coś takiego jest. Ukraiński odpowiednik programu 500+ to zasiłek, który jest wypłacany w ciągu 3 lat od urodzenia dziecka. Łącznie to ponad 41 tysięcy hrywien, czyli prawie 6 tysięcy złotych. 500+ prezentuje się więc zdecydowanie lepiej. Jeżeli ktoś będzie korzystał z programu od urodzenia do 18 roku życia dziecka, dostanie 108 tysięcy złotych. Pod cerkwią grekokatolicką w Warszawie, gdzie w każdą niedzielę spotykają się Ukraińcy, rozmawiamy z Iwanem Starostą, który uważa, że jego rodacy będą w najbliższych latach jeszcze chętniej przyjeżdżać do Polski, jednak nie z powodu programu 500+. Kiedy będzie dalej tak na Ukrainie, to właśnie będzie sprowadzić to 100%, bo na razie na Ukrainie nie ma dobra, tylko dobrze, bo no, wiadomo, że będzie to 100% sprowadzać swoje rodziny do Polski. Polacy pracujący legalnie w Wielkiej Brytanii dostają Child Benefit, ci w Niemczech Kindergeld. Do udzielania podobnych świadczeń obcokrajowcom zmuszają nas umowy międzynarodowe. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że z programu skorzysta maksymalnie 100 tysięcy obcokrajowców. Największą grupą będą Ukraińcy, którym w 2015 roku nasze urzędy konsularne wydały ponad 900 tysięcy wiz. Polska stoi przed wielką szansą w ogóle tego, żeby zachęcić tych Ukraińców, bliskich nam kulturowo, do tego, żeby do Polski przyjechali i tutaj się osiedlali. O pieniądze nie będzie jednak łatwo. Z programu 500+ będą mogły skorzystać tylko te rodziny, które mają zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Mieszkają w naszym kraju razem z dziećmi i najważniejsze, mają pozwolenie na pracę na ponad pół roku. Ten ostatni warunek spełnić najtrudniej, więc nikt nie chce oceniać, czy 500+ dla Ukraińców sprawi, że takich historii będzie więcej. Pracowałem w Lublinie dłuższy czas, bez rodziny, co było bardzo ciężkie, bo rodzina była w Ukrainie, a ja byłem tu. I mając wtedy dwóch dzieci, dwóch chłopaków, którzy właśnie potrzebują ojca jako chłopaki, zdecydowaliśmy jednego dnia, że jedziemy razem. Za rok ma nastąpić pierwsza ocena programu 500+. Jeżeli pojawią się w nim jakiekolwiek zmiany, to najwcześniej dopiero wtedy. Bartek Dajnowski, Onet.